Ej, no co, kurczę, w poprzednim odcinku nie zginąłem ani razu z własnej ręki, więc może w najgłupszy możliwy sposób. Czyli lutując samochód tak długo, póki nie eksploduje. Jeżeli jest taka możliwość. Więc dobra, pozwólcie, ja się oddam błogiej destrukcji. A wam to delikatnie przyspieszę i zobaczymy, czy idzie wysadzić samochód kijem baseballowym. Uwaga, uzbrójcie się w cierpliwość. Może potrzeba, że tak powiem, przyłożenia z drugiej strony jeszcze dodatkowo. Łe, no ten cios mi się nie podoba, nie, to miało być gniecenie machy. No właśnie. Ej, nie, ale patrzcie, jak się wgnioty robią, nie, naprawdę, spoko. Dokładnie jeszcze najlepsze to, że dokładnie w tym miejscu, gdzie uderzam kijem, nie? Aha. No widzicie, jak się progi tam, kurde, gną. Ej, nie, ale coś nie chce eksplodować. Ej, a w sumie, dobra. Już wiem, co zrobię. Skoro nie idzie go wysadzić, nie? Skoro nie idzie go wysadzić... Ej, czy wy to widzieliście? On sobie zrobił krzywdę. Uderzając o samochód. No, spójrzcie na pasek zdrowia. Spójrzcie na pasek zdrowia. Tam coś uciekło z niego. Jaki fail, super damo. Jaki fail. No okej, okay, no chcę go teraz powgniatać tak. Do tego stopnia. Żeby on wyglądał jak te samochody, którymi ludzie zjeżdżają czasami z górki. Jak taki serdelek, no spójrzcie już na ten przód, no już tam pewne ślady widoczne są. Jest wgnieciony na maksa. Okej, okay, no to po tym boku jeszcze przyjdzie tylko czas na drugi i mam nadzieję w ogóle, że dam radę gdzieś tym dojechać. Ale nie, no jeszcze jakieś głupie samobójstwo musi być w tym odcinku. No kurczę, brakowało mi tego w poprzednim. Ale dobra, to jeszcze ta strona pozostaje tylko. O kurde, nawet nie trafił. Dobra, gnieć, gnieć. Ej, kurczę, a ten drugi bok się tak bardzo nie wgiął, jak chciałem. Więc dobra, jeszcze troszeczkę polutujmy tutaj. Kurczę, może nie z tej strony, potrzeba tego przyłożenia. Ej, właśnie, tu się dobrze gniotło. Nie w koło, bo zaraz będziesz tym jechał, Super Lamo. O! No tak w dach, jakbyś mógł. Kurde. Nie, ale wiecie, co mnie najbardziej zastanawia? Gdzie jest właściciel tego samochodu? Czemu on się jeszcze nie ujawnił? Już lutuję w tę jego brykę, no, dłuższą chwilę. Ej, nie, to choć w sumie żaden alarm się nie włączył. Lecz kiepskie auto. No ale też w sumie z drugiej strony. Trzeba byście widzieli gościa, który od 15 minut. Tak mniej więcej. Lutuje wasz samochód kijem baseballem, to byście podchodzili do niego, bo ja bym się trzymał z daleka. Nie no, ewentualnie wydarłbym paszczę już przy pierwszym uderzeniu kija, ale... Teraz to już nawet trochę za późno. No okej, okay, uznajmy, że tyle wgniotów starczy. Jak się tym teraz jeździ? Uwaga, uwaga, próbujemy odpalić. Ej, no zacnie! Jest dobrze! Okej, okay, no to jest blink blink, zostawiamy wakkę tam z tyłu. I z racji tego, że na mojej karce pozostał co prawda tylko jeden challenge jeszcze, ale ten challenge wymaga ode mnie grania z kompanem. Bo challenge polega na locie tytanem i ja mam być na pasce tytana, na krosie, a później mam robić salta, więc no potrzebuję pilota. Jest potrzebny jakiś kompan, więc w tym odcinku poróbmy coś innego. Ej, widziałem tam fajny samochód. Ej, ale w sumie tutaj też jest całkiem zacny, zaparkowany. Ej, chyba nawet ten sam. Ej, dobra, dokonajmy takiej chamskiej podmianki. No nie wiem, czy właściciel będzie zadowolony. Nie wiem, czy wymieniam na równorzędny samochód i w równorzędnym stanie. Nie no, stan na pewno nie jest równorzędny. No ale okej, weźmy to. Ej, choć w sumie ten też miał stłuczoną szybę. Więc też nie był pierwszej świeżości i pierwszej nowości. Nie był bezwypadkowy. Ale okej, nie, dobra, podejdziemy do Los Santos Custom, spróbujemy to sprzedać. Wtedy już będę miał jakiś pewny zarobek w tym odcinku. No, o ile oczywiście będą chcieli to kupić. Ej, chyba, że ten pójdzie prędzej. Ej, nie, moment, ale ten, którym ja jadę, jest też tak samo sportowy, jak tamten, który chciałem wziąć, więc no, nie wiem w ogóle, czy dobrze teraz robię, jadąc do Los Santos Customs. Shit, to nie jest Soul Wax. Dobra, ale gdzie jest najbliższy? Nie chciałbym błądzić. Where the hell? Chyba tutaj. Ej, przy okazji tam widzę, że niezła draka na lotnisku, więc czemu by nie. Ej, moment, ale czy ten koleś mnie przytarł, kiedy ja nie patrzyłem? Aha, musiał.
patrzy gościa, no idzie sobie normalnie, w ogóle niewzruszony tym, co zrobił. O, ja ten kijek jak wymownie sam się włączył. Oho, dobra, zemsta, revenge. Dobra, hardcore, troszeczkę mi to Manhuntem zaleciało. Nie, dobra, może zanim policjanci się połapią, że doszło do morderstwa w biały dzień, to jeszcze dosyć brutalnego morderstwa. No bo cios kijem w sam środek czoła, bo chyba zdążył się goście odwrócić. To nie należy do najbardziej łagodnych sposobów zamordowania kogokolwiek. To okej, ale jedźmy zgodnie z waypointem. Przy okazji może później zahaczę o tą drakę. I będziemy się dobrze bawić. To uwaga. Raz, dwa, trzy. No i proszę bardzo, nawet bez kraksy. Żadnej. No i tak już był obtarty. Ej. The hell? No tego jeszcze nie było. No super, że teraz czytaliście, tylko teraz to właśnie będę wyjeżdżał, albo nie? Nie, jednak nie. Ale dobra, no to skoro już wjechałem sportowym, to jest możliwość sprzedaży. Może od razu. Tak, oczywiście, tylko czemu tak tanio? Wygląda drożej, zdecydowanie. No ale i tak kwota, którą teraz posiadam, jest w dalszym ciągu za mała, żeby móc sobie pozwolić na jedną z tych lepszych masek, więc... Weźmy jakikolwiek samochód. Może być ten. Nawet, kurczę, fajnie by było, aby to był ten. Lubię American Muscle. No, i jedziemy na lotnisko. Od razu wyznaczył waypoint. Chociaż to naprawdę nie jest daleko. Albo nie, w sumie, wiesz co, jeszcze go nie wyznaczajmy, bo gościu mnie wysadzi. Dobra, ale wiesz, że mam kij, nie? Jesteś tego świadom. Że mam kij, butelkę zresztą. Dobra, nieważne. Dalej byłeś waleczny, musiałem to zrobić. Okej, ale wbijmy się może tak od razu między wódkę a zakąskę. Nie podjeżdżajmy głównym wejściem, bo tego się na pewno wszyscy spodziewają. Podjedźmy tutaj bocznym, jeżeli to ma oczywiście wystarczającą parę, żeby przeskoczyć zaraz nad płotem. No bo przebić nie przebije go. Pa! Super! Przebić go nie przebije i przebił za pierwszym razem. Nie, dobra, koniec tych piruetów, oni już tam są. Kurde. Latają sobie. Dziarsko. Awionetkami i nie tylko. Ale dobra, widzicie tego gościa? On jest pewnie w tytanie, nie? See ya! Angry Sender! No teraz już raczej będzie angry. Nie, ale dobra, już mi się podoba zabawa na lotnisku. Teraz tylko czekać, aż inni gracze się tutaj zainteresują moimi poczynaniami i będziemy się dobrze bawić. Tylko okej, do dobrej zabawy też by mi się przydała jakaś maszyna latająca. Żadnego? Nie, dobra, jest Frogger. Ale to w dalszym ciągu za mało. Chcesz się wbić we mnie? Nie, nie udało ci się. Gdzie odleciałeś? Tam daleko. Dobra, to może Tytan. A on w dalszym ciągu gdzieś tam nade mną lata. Gdzie to właściwie? A dobra, tam sobie przeleciał. Ej, właśnie, może z tą kamerą. Troszeczkę bardziej, więcej filmowości to nada moim materiałom. A jest to, bo teraz nie widzę, co to był za samochód tak właściwie. Jakiś zwykły, jak padło. Okej. Shit. Niepotrzebnie wychodził. Ej, poszedł na otwiznę, czy po prostu moja eksplozja go nie sięgnęła? Chyba to drugie. Wyszedł już? Nie, ale dopiero idzie. Die. Please. No, nie, dobra. Koleś po prostu bawi się w powietrzne ewolucje. Nie przeszkadzając mi wejście do Tytana, na szczęście. Nie, bo myślałem, że atakiem samobójczym rozwali mi go, psując zabawę. Ale tak, to ja będę miał chyba czas, żeby wylecieć i go zgarnąć w powietrzu. Nie powinno być aż tak ciężko. Ej, wo, ich tam jest sporo przede mną. Jeżeli ma kiedyś atak samobójczy się udać, to właśnie, kurde, teraz. Aha, i to będzie moja pierwsza ofiara. Zabity Tytanem, proszę bardzo, jak na życzenie. Okej, okay, nisko, ale jesteśmy w powietrzu. Ej, dobra, tutaj? Nie, za wcześnie. Dobra, ale przeżyję to. Kurde. Jednak nie. Chciałem popełnić samobójstwo, udało się, ale nie w tym stylu, jaki chciałem. Bo to samobójstwo miało być jednocześnie też morderstwem. Takim jak teraz. Uwaga. Ej. Shit, gdzie on jest? Why the fuck cannot I shoot this guy? Czyżby miał auto aima wyłączonego? Dobra, zanim tam ten mnie łapie, to powinien móc się schować, dobra? Nie z tej strony, Super Lamo, nie z tej strony. Szybko. Strzelanie do innych graczy.
niskie, standardowe. Nieważne, czy ten gościu był moim przyjacielem, czy nie, ale fajnie byłoby, auto-aim go złapał. Świetnie, dobra. Póki co jedyną śmierć, jaką miałem na swoim koncie, zadałem sobie sam. Więc jest naprawdę zacnie. Mimo czerwonego stroju, przyciągającego wszystkich jak płachta byka. Więc okej. Okay. Tamten jest możliwe, że na górze. Choć też niekoniecznie. Może być bliżej. Więc jakiś szocik w łapkę. Dobra, nie. Może być piętro wyżej, może być nawet dwa piętra wyżej, więc nie bawmy się z nim. Na lotnisku dzieje się zdecydowanie więcej. Weźmy to. I znowu postaram się Tytana zgarnąć, albo jakiś fajny helikopter, jeżeli będzie. No ale może takowego nie być. O kurde! E nie, a jednak prawie. Shit. Tamtego mi się uda? Przed wejściem? Ej, stop, to jest buzard? O, shit, to ja muszę go rozwalić, zanim on się oderwie. Pilota, pilota, jest! Dobra, buzard jest mój, jeżeli uda mi się go przejąć. Kurde, co? A, snajpa. Dobra, to rozumiem, to rozumiem. Szanowna pani. A skąd wiem, że pani? No bo ta miniaturka nie umknęła mojej uwadze. Dobra, kto pierwszy za filarem? Chyba ja. Ej, nie, ale on nie strzela, czemu jak kurde? Ej, taksi do zombie. Całkiem w porządku ksywa. Ej, moment, on będzie snajpił, to też mogę posnajpić. Czemu nie? Bam, proszę bardzo. Jeden. Ten prawie mnie potrącił. Więc go też można zaraz posłać. Do wszystkich diabłów. Ale nie, ten będzie chyba wcześniej. W kolejce. Gdzieś tam jest. Tylko dokładnie gdzie? Już wziął samochód? Nie, też nie. To jest za żywopłotem się chowa. Niec nie? Nie, dobra, oddalmy się. Racjonalnie. Może co prawda celować do mnie teraz ze snajpy, ale dobry zygzaczek powinien wprowadzić zamęt w jego celowniku. Trochę lewo, trochę prawo, trochę lewo, trochę prawo. Wszystko ten samochód zniknął. Wielka szkoda. Okej, okay, jest tu ktoś? Jest. Pan Chief. Zabijany często przeze mnie. Ej, kurde, to był inny gracz? Nie. Po prostu ludzie lubią uciekać przed policją. Ej, tutaj? Nie. Na dachu. Zapewne. A jeżeli nie na dachu, to gdzieś w pobliżu dachu. Dobra, usuwajmy się. W cień. Ej, ten buzard cały czas tu jest? Nie widzę lepszej sposobności, żeby spróbować go przejąć, niż właśnie teraz. Ktoś do mnie strzelał. Czyżby snajper? Zygzaczek? Kurde! Jednak. Mimo zygzaku. Pani ma bardzo sokole oko. Nie no, kurde! Fajnie by było go przejąć. No tak blisko to już długo, dawno go nie będzie. Znaczy długo. Ej, ten przeskok też się udał. No kurde! To gdzie ona czai tak właściwie? Myślałem, że zmiana drogi mnie uchroni od śmierci, ale się okazuje, że nie. Ten buzard jest pod bacznym okiem tej właśnie pani, więc... Shit. Okej... Okay. Będzie próbować mnie ściągnąć, więc schowajmy się tu. Tu, gdzie mnie na pewno nie wypatrzy. Przełączył się na naszą własną, prywatną snajpę. Kurde, ja nic nie widzę, więc... Dobra, idziemy po niego. Come on, come on, come on, come on! Szybkość to jest to, co muszę mieć, żeby mi się to udało. Dobra, już teraz mnie na pewno nie widzi. Oj... O kurde... Po jaką cholerę ja to robiłem? W takim wypadku. To się miało i tak skończyć moją śmiercią. No to samobójstwo było jeszcze głupsze niż to, które sam chciałem popełnić, waląc kijem baseballowym w samochód. Nie, naprawdę, to było jeszcze głupsze. Ale okej, dobra. Czy ktoś się jeszcze kręci tutaj? No kręcą się w pobliżu lotniska właśnie, ale nie na samej płycie. Więc nie wiem, czy dobry kierunek obrałem teraz. W ogóle to wybucha? To eksploduje? No paliwko się, że tak powiem, ulatnia, wycieka. No macie dziurawe cysterny, więc czemu to nie chce eksplodować? No dobra, przybiegnijmy się może do tego hangaru, po jakiejś tu polewa. Zwanego też oczywiście inaczej, ale oczywiście zapomniałem jak. Nie no, patriota powietrzny? Nie. Kurde, i tak jeszcze zbyt wysokie progi jak na moje nogi. Zbyt niska ranga jeszcze jak dla mnie. O którą tak właściwie mam 44. No nie no, zdecydowanie za mało.
Shit! Ale chyba go posłałem do wszystkich diabłów? Tak, dokładnie, zabiłem go. Ale muszę przyznać, że to był jeden z najgorszych uników w moim życiu, w mojej karierze online'owej. Dobra, policjantów ostrzelałem, ale woleli gonić kogoś innego. Ej, to gdzie on tak właściwie jest? Może ten tutaj sobie biegnie? To wiem, ale gdzie jest ten snajper z góry? Kurde. Zaraz mnie ściągnie znowu. Ale dobra, przeskoczmy. Może tym razem też się uda? Pięknie. I teraz tak, żeby tylko w potylicę nie dostać i będzie spoko. No shit, shit. Nie, dobra. Ej, spokój. Nie dostaliśmy. Jest życie jeszcze w Superlamie. Z tego należy się cieszyć, ale moment. Ło, 9 kafli! Musi być moje, musi być moje. Got to be mine. Oh shit. Dobra, nie zginął, więc pewnie też nie zginął. Ej, zginął. Dobra. Przyjmijmy to. I wypatrujmy gościa z nagrodą. Najlepiej będzie udać się tędy. Ktoś może być szybszy ode mnie, co prawda. Z tą anihilacją. No, ale przynajmniej tutaj będę miał realną szansę, żeby go dorwać. Dobra. No chyba, że to jest ten snajper. Fuck. No strzelaj! Ja pierdzielę, co za łeb. Co za łeb, co za łeb, co za łeb. I jest i on i 9000. Dobra, nie było tak ciężko. Ej, dobra, starczy na maskę. Sorry, screw you guys, I'm going home. Cytując Cartmana. Ja w ogóle kiech prawdy muszę sobie kupić, po prostu muszę. Nie wiem, czy będę zrobił z niego serię, jeżeli już go kupię, bo już widziałem, że oczywiście wszyscy ci, którzy mówią, że nie, wcale nie robimy tylko premier, właśnie już premierowo pokazali większość scen z kilka prawdy. A jak kolejna nagroda? Serio? Okej, dobra, czemu nie? Chcesz, żeby ginął? Będzie ginął. Oj kurde, już. Za późno jak dla mnie. Ale nie, dobra, no to... Screw you guys, I'm going home. Zresztą nie, no w sumie... I'm going to buy a mask. Coś w tym stylu bardziej. Ale za nic nie potrafię impersonować grubego głosu. Znaczy udawać. O to mi chodziło. Zresztą nie, no w sumie to jest to samo słowo, to jest synonim przecież. Impersonacja, impersonation. O, ej, czy to było rżenie konia? Nie, dobra. Gdzie są maski? A ja się dziwię, kurde, mówię, ej, cały czas mi ścigają, ale przypał, nie? A to się okazuje, że to moje syreny, tak właściwie. Ale wyłączmy je, bo działają mi na nerwy. Okej, ja tu wyjadę. No mam taką nadzieję. Oh shit, nie, dobra, wokal, za dużo wokalu, więc na pewno to nie był Solwax. Ale okej, dobra, to widzimy się w takim bądź razie przy maskach. Uhuhu, no. No dobra, to już jesteśmy. Ej, Wakka dalej wiernie tutaj stoi. Nikt oprócz znajomych i członków ekipy nie ma do niej wstępu. Więc miło ze strony innych graczy, że nikt jej nie rozwalił. Wygląda na droższą niż jest w rzeczywistości. Więc pewnie dlatego jej nie rozwalają. No ale okej, no mam chyba już tyle kapusty, że mogę sobie pozwolić na jedną z tych lepszych. No właśnie. Ta wygląda spoko. Ta wygląda spoko. A też wyglądają gorzej. Nie, dobra, bierzemy. Karbonowy wojownik pasuje do koszuli. No i tego się trzymajmy. Ej, kurde, ja chciałem ją ubrać od razu. Myślałem, że ten zamiar zostanie od razu odczytany. O, shit, no! No, dobra. Jest spoko. Doktor Doom. Ej, do samochodu też pasuje. Nie, ogólnie wszystko spoko. No co jeszcze można porobić w tym odcinku w takim wypadku? Co, może wrócimy z nową maską na lotnisko? Moment, tam się dalej coś dzieje? W dalszym ciągu? Ej, no paru graczy tam dalej jest. Dobra, chodźmy sobie jeszcze postrzelać delikatnie. Powiedzmy tak, jeszcze 6 kili? Okej, dobra. Skoro wam to pasuje, to mi również. A, bo delikatna zmiana planów? Znaczy, postaramy się zarobić jeszcze 9000 zamiast tych 6 kili, na które tak w sumie nie wiem, czy się zgodziliście, po prostu domniemałem, że tak. Ej, ale też moment, w sumie czy ten gość przy okazji nie zna do mojego waypointu od razu na lotnisko?
Ej, fajnie by się zgrało, dobra. Okej, Wakka jest szybka, może zdąży przed kimś innym. Może nikt mnie nie zdąży uprzedzić. I to ja zainkasuję tą nagrodę. Ej, są naprawdę blisko, dobra, ej. To nawet bez teleportu, tylko z chwilą ciszy. Ale zaraz może mi się uda zarobić. Gdzie on jest? Na motorze! No, nie wierzę. To ścigamy, goście. No co jest szybsze, twój motor czy moja Wakka? No powinna być Wakka, w teorii przynajmniej. I na papierze zapewne też, ale kurde, jak ja tak będę jeździł. No nie, na wstecznym go nie dorwę. Shit. Dobra, uwaga, pauza, chwila przerwy, muszę pilnie drzwi otworzyć, uwaga. Ej, co, zdążył uciec? Nie no, bez kitu. Takie sytuacje losowe w trakcie gry online są naprawdę niewskazane. Nie, ale ktoś daleko zdążył? Spieprzyć? O, shit. Nie, dobra, ale wiecie co, i tak muszę awaryjnie kończyć odcinek w tym momencie, więc wybaczcie, ale żegnam się z wami. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej.